Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jaki temat poruszymy? Poruszamy temat taki: kody błędów w samochodach. Nie mówię jakie kody błędów, jakie, słuchajcie, interpretować dla siebie, ale nim do tego dojdziemy, tych nowych, którzy pierwszy raz oglądają film, zapraszam do subskrybowania kanału, przekonacie się, że to nie boli, a czasem pomaga, gdzieś tam jakaś informacja może być akurat dla Was cenna, potrzebna, jeżeli będziecie mieli problem, to tak ogólnikowo, pokrótce. Więc teraz słuchajcie, jaka jest sprawa. Bardzo często, gęsto sytuacja jest taka, że ktoś tam zdobył komputer, kupił komputer, jakikolwiek tester, ale zaczyna się robić problem z czym? Odczytujemy sobie nasze błędy i później sytuacja jest tego typu, że my na podstawie tego kodu błędu w pierwszej kolejności co robimy? Lecimy do sklepu i kupujemy jakiś czujnik, jakąś cewkę, jakiś zawór, jakieś coś tam. No właśnie. I jest to bardzo duży błąd w sztuce. A dlaczego? Dlatego, słuchajcie, że każdy jeden kod błędu jest bardzo mocno i ściśle przypisany do urządzenia, do tego, co się z tym urządzeniem dzieje. Przyjmijmy, że jest to jakiś tam czujnik, jakikolwiek dowolny by nie był. To do każdego czujnika nie występuje jeden błąd, tylko występuje kilka błędów. No właśnie. A sytuacja wygląda w ten sposób, że może być jakiś tam odchył na przykład tego czujnika, może być jakaś tam awaria tego czujnika, bądź przerwa, czy jakiś tam niski, czy jakiś tam za wysoki sygnał. No i niestety bardzo dużo ludzi na tym właśnie z niewiedzy robi sobie niepotrzebne koszty, wydając gdzieś tam niepotrzebną kasę na to, nie? No i teraz podam Wam takie przykłady jakieś tam drobne. Nie mówię tutaj o grupach błędów, które przynależą do jakichś tam różnych, powiedzmy, systemów. Poruszymy dzisiaj na przykład błędy, które są z kodów związanych ze sterownika silnika, czyli początkiem kodu będzie literka P. Ona będzie oznaczała, że to jest kod, który związany jest z naszą pracą silnika. No i teraz podam Wam taki na przykład, nie? No bardzo, kurde, ciekawe, ale nie wiem, jak to inaczej można by było ugryźć. W każdym bądź razie, czepimy się na przykład tego czujnika jakiegoś tam dowolnego od na przykład, co byśmy się czepili? No zaproponujemy czujnik położenia wałka. Więcej informacji uzyskujemy z czujnika położenia wału. Dobra. Mamy czujnik położenia wału. No i tak, do każdego czujnika, jeżeli jest to czujnik, który jest zasilany z systemu i dostaje jakieś tam informacje, znaczy informacje daje dla nas zwrotne z parametrów, które uzyskuje, to wygląda to w ten sposób, że kod błędu nie będzie przypisany do jednej wartości, czyli na przykład będziemy mieli jakiś tam błąd, na przykład P0388. No i tak, ktoś taki błąd odczyta. No i tak, co jest usterką, proszę pana? No i drugi mu odpowie: czujnik położenia wału. No i ten, co zrobi, poleci do sklepu, zakupi sobie właśnie ten oto czujnik. A to jest nic bardziej mylnego. Otóż dlaczego? Dlatego, że już Wam sprostuję pewną rzecz. Do takiego czujnika, na przykład jak jest położenia wału, będziemy mieli przypisanych, jak dobrze pamiętam, z 5 różnych błędów, który dotyczy tego samego czujnika, tylko jest przez nas błędnie rozpoznany. Dlatego bardzo często, gęsto jest tak, że ktoś tam wypisuje, powiedzmy, na forach, na internecie: pojawił mi się jakiś tam błąd określony. No i każdy już w pierwszej odpowiedzi, nie zastanawiając się, ładuje od razu: masz uszkodzony czujnik. Zaraz, chwila, hola.
Na jakiej podstawie ktoś to może stwierdzić? Otóż stwierdzić możemy tylko my bądź komputer, ale to i tak komputer tego nie stwierdza, tylko on daje nam wskazówkę. Natomiast rzecz jest jaka? Rzecz jest jaka? Jeżeli mamy już jakiś kod błędu, to my musimy go rozczytać bardzo dobrze. Mamy dzisiaj przeglądarkę w internecie. To nie te czasy, że trzeba było sobie radzić samemu. I starajmy się rozczytywać błąd w sposób jaki. Ja Wam podam taki przykład. Jeżeli będziemy mieli na naszym testerze, komputerze czy czymkolwiek błąd 0385, jak pamiętam bodajże, to jest kod błędu, który nam mówi o usterce czujnika tego położenia wału korbowego. Ale jeżeli ja Wam powiem, że jest błąd 0386, który jest przypisany też czujnik położenia wału, no to dobrze. To nie znaczy, że on jest uszkodzony, tylko będzie nasz kod błędu mówił o czym? O tym, że na przykład nasz czujnik jest poza zakresem pomiaru, czyli on daje impulsy, daje parametry, ale poza zakresem. Jeżeli poza zakresem, to już my wiemy, że na przykład dochodzi do niego napięcie zasilające, ale jakiś parametr, który tam jest, uniemożliwia mu prawidłowy odczyt parametrów i nam podanie tego, co on by chciał nam podać. Więc tutaj musimy to bardzo mocno rozczytywać, co tak naprawdę nam komputer chce powiedzieć. On nam przekazuje jakiś tam sygnał. Tak samo i daje nam jasną, czystą informację, jeżeli będziemy mieli błąd przypisany do tego samego czujnika, na przykład 03 będzie 88. To takie są typowe błędy, które się pojawiają gdzieś tam. Jak się ma już styczność, to się zapamiętuje. No i to będzie na przykład błąd, który nie mówi już o za niskim sygnale, na przykład tego za niskim sygnale wejściowym. Nie, zaraz, kurczę, poprzestawiały mi się jakoś kody, dobrze mówię? Nie, tak, 0388 to będzie za wysoki sygnał wyjściowy. Więc tutaj to nie znaczy, że ten czujnik jest uszkodzony. Tak samo może być to z kwestii instalacji, bądź może być sytuacja taka. Jeżeli jest za niski sygnał, czyli na przykład mamy błąd 0387, za niski sygnał, to jest sytuacja taka, że on nie może sobie szczytać tej wartości, bo na przykład jeżeli on szczytuje sobie z magnesu bądź klatki, to może się okazać sytuacja tego typu, że zgromadziły się opiłki i te opiłki uniemożliwiają mu odczyt tego sygnału, czyli ten sygnał wejściowy, który do czujnika trafia z położenia wału, jest zbyt słaby, żeby czujnik mógł go wzmocnić i podać nam informację. Jeżeli będzie ten kod już na przykład 0388, ten sygnał będzie za wysoki, czyli on, mimo że mieści się jeszcze w tolerancji, to już komputer go rozpoznaje jako błąd za wysoki. No ale gdybyśmy dostali już następny kod błędu przypisany do tego samego czujnika, którym będzie już na przykład wartość 0389, no to wtedy co? No to wtedy już my wiemy, że jest to usterka, że jest po prostu może nie tak jak usterka, jak przerwa. Czyli komputer nie dostaje w ogóle informacji z tego czujnika. No i teraz już widzicie, do jednego czujnika położenia wału mamy przypisanych 5 błędów. Jest usterka, jest czujnik poza zakresem, jest niski sygnał wejściowy, niski sygnał wyjściowy, wejściowy, niski sygnał wejściowy, wysoki sygnał wejściowy, bądź powiedzmy już jego przerwa, czyli ten czujnik jest w ogóle nieczytelny i komputer nie wie, co z nim zrobić. No i w ten czas, jeżeli my dostaniemy taki kod błędu na przykład 0389, no to też nie lecimy od razu do sklepu, nie kupujemy tego czujnika, tylko co robimy? Sprawdzamy według opisu książki, internetu, gdziekolwiek byśmy nie uzyskali jakąś informacji, jakie napięcie zasilające jest, jeżeli jest to czujnik halotronowy, który dostaje napięcie zasilające, czy tam faktycznie napięcie zasilające jest, czy wtyczka nie jest zjedzona, czy powiedzmy na przewodzie tym do komunikacji między komputerem jest jakikolwiek sygnał, bo powinien być. Jeżeli tam nie ma, to już też świadczy o tym,
że może być nasz sterownik przywarty, może być przerwa, może być kabel uszkodzony, co nie znaczy właśnie, że czujnik nasz będzie uszkodzony. Także macie takie malutkie rozeznanie, odczytujcie bardzo dokładnie błędy i bardzo tak czytajcie ze zrozumieniem. Kurczę, zachrypłem. W każdym bądź razie, jeżeli mówimy o czujnikach, to tych kodów błędów będzie naprawdę kilka. Naprawdę kilka tych kodów jest dużo przypisane do czujników, bo jeżeli tu mówimy o czujnikach halotronowych, to on dostaje, on dostaje sygnały z wału, czyli powiedzmy szczytuje sobie te sygnały, ale napięcie jest przekształcone na impulsy i on już wysyła informacje do komputera i w zależności od tego, co się z nim dzieje, jest taki kod błędu przypisany do niego. Jeżeli byśmy chcieli gdzieś tam coś innego się czepić, na przykład, kurczę, co byśmy się mogli czepić? Jakiś tam czujnik temperatury paliwa, bo też takie są czujniki paliwa, no to słuchajcie, do takich czujników to też kwestia zależy od tego, czy to jest czujnik pojedynczy, czy to jest czujnik podwójny. To możemy mieć naprawdę całą listę przypisaną kodów błędów. No i przykładowo ja wam powiem, jakiś tam był błąd, jak dobrze pamiętam, na przykład 0180. To był błąd, który świadczył o tym, że ten czujnik po prostu padł i to już był błąd, który się bardzo często zdarzał. Tam nie zdarzały się jakieś tam usterki typu przewody, choć też nie da się tego wykluczyć. Ale na przykład, gdybyśmy się tego samego czujnika czepili, to ten czujnik miał błędy, jak pamiętam, od 0,180 do powiedzmy chyba 84 czy 85, czyli 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5. I każdy z tych błędów mówił o tym, co się z tym czujnikiem dzieje, czy on jest poza zakresem. Bo na przykład może się okazać sytuacja taka, jeśli rozmawiamy o czujniku temperatury. Jeżeli będziecie mieli taką informację, że wasz czujnik jest poza zakresem temperatury, to może świadczyć na przykład o tym, że wasza pompa zaczyna opiłkować bądź zaczyna się zacierać, rozsypywać i w ten czas sytuacja jest tego typu, że ten czujnik faktycznie jest poza zakresem temperatury tej takiej granicznej, która jest. A dlaczego jest czujnik? No bo musi widzieć oczywiście temperaturę, bo tu chodzi o kwestię bezpieczeństwa, żeby paliwo nie uległo samozapłonowi przy określonej temperaturze, dlatego takie czujniki są stosowane. Dlatego też mówię, monitorujcie i sprawdzajcie, jaki kod błędu jest dokładnie, bo to, że jest wyświetlony, przypisany do danego czujnika, to nie znaczy, że dany czujnik siedzi jest uszkodzony. To nie musi być czujnik, to może być zawór, na przykład jakiś tam powiedzmy nasz zawór EGR, który powiedzmy też może mieć kilka błędów, przerwa w cewce, czy nieprawidłowa wartość przepływu powietrza i tak dalej, różne parametry mogą być, co wcale nie mówią o tym, że ten zawór EGR jest po prostu uszkodzony jako zawór w sensie tej pierwotnej strony od strony cewki. Także myślę, że po tym filmiku już nie będziecie rozpisywali, tylko będziecie sobie mogli sami sprawdzić i ze zrozumieniem, co ten kod błędu tak naprawdę oznacza i nie sugerujcie się tym, że ktoś wam powiedział, że ten błąd jest przypisany do czegoś tam. Musicie wiedzieć konkretnie, co ten kod błędu mówi. Czy to jest przerwa, czy to jest sygnał za wysoki, czy to jest za niski. Musicie go po prostu ze zrozumieniem czytać, żebyście mogli go rozpoznać. No i przede wszystkim ułatwi to wam to, że nie będziecie musieli wydawać kasy. Tylko sobie z nimi poradzicie sami. Jakiś tam miernik w rękę, możecie sobie napięcia wyjściowe sprawdzać i to wam o wiele ułatwi. Także jak filmik się komukolwiek przydał, to zapraszam do subskrybowania kanału. Oczywiście liczę na łapeczkę w górę. I co? Do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Jak macie problemy, potrzebujecie jakąś informację o jakimś tam danym czujniku czy cokolwiek, to po prostu piszcie. Będziemy w kontakcie. Także dzięki jeszcze raz, pozdrawiam i trzymajcie się do następnego filmu. Cześć!